To znaczy może nie Paulina. Paulinie rzuciłem wyzwanie. Powiedziała, że chce ode mnie takich 10 koszulek. Bardzo. Tak. Kładę na stół 10 koszulek. Za 3 miesiące zbliża się sezon wiśniowy. A jak dobrze wiecie, no to jestem sadownikiem. I zakład robimy taki. Jeżeli wygra ze mną w rwaniu wiśni przez 8 godzin, startujemy razem, przykładowo o 8 rano, i wygra ze mną w rwaniu wiśni, stawiam jej 10 koszulek, kładę i hotel z pełnym zakwaterowaniem. No, czterogwiazdkowy niech będzie. Fantastycznie. Ja przecinam, przecinam. Powiem ci, że rzuciłaś się siekierą na słońce. A powiem ci dlaczego? A powiem ci dlaczego? Bo jestem na swojej okolicy, nie ma takiego kombajnu jak ja, który urwie więcej. Żadna kobieta w moim regionie nie wygra ten urwa po 400 kg dziennie. Słabe kobiety. Mamy to, powiem mamy ci, to. Cienko, nie żartuję. Z żadną kobitką nie przegrałem w rwaniu wiśni. Ty już jesteś w tym obcykany, już mnie zobacz, rączki nie rozrywają. Nie żartuję. Ale zobacz, a wchodzą walbyszki. Dobrze. Jest nagrane. Mamy. Dobrze. Uwierz mi, wpuszczę cię na taki najlepszy rządeczek, który będziesz miała. Wiesz co, patrząc na siebie, 150-200 kg więcej nie przekroczysz. Nawet nie muszę ci pokonać, ale mówisz, że nie przekroczę 200, tak? Nie, dalej poszedł. Negocjacje trwają. Teraz to nie negocje z kombajnem. Poczekaj. To, że Mariusz dobrze dźwigał ciężary, daje sobie radę w MMA, to jeszcze kombajn w rękach ma. I zrzuciłaś mi wyzwanie. Przyjąłem, ty też. Mamy to. No to, ale tak to tak, ale to pozwól, no to jeszcze Uri, to jeszcze dobrze zarobisz. Nie, no fantastycznie. Tyle co urwiesz i wygra ze mną, to jeszcze sprzedamy, to i twoja kasa. Aż tak to nie, koszuleczkę. Ale to, pozwól, no jak to nie? No, ale normalnie. Dobrze, nie będziesz miał te wiśnie. O, dobrze. Sezon się zaczyna 25 lipca, to bardzo chętnie przygotuję ci fajny pokój, wszystko to. Ale co, ja mam 17 lipca urodziny, możemy zrobić przedpremierowe otwarcie. Dobrze. Na urodziny. Mamy, pozdrawiamy fanów na koniec. Tak?